Zaczynamy podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim, zapraszam. SKTV News. Beyoncé przyznała się do playbacku. Gwiazda w końcu przyznała się do tego, że w trakcie inauguracji drugiej kadencji prezydenta Baracka Obamy wykonała hymny USA z playbacku. Jestem perfekcjonistą, a wtedy nie miałam wystarczająco dużo czasu na próby z orkiestrą, powiedziała na konferencji prasowej zwiastującej jej występ na finale Super Bowl. Tuż przed tym rozpoczęciem konferencji, aby udowodnić zebranym swoje możliwości wokalne, Beyoncé zaśpiewała hymn a cappella. Nowy teledysk od Bon Jovi. Bon Jovi opublikował w sieci klip do piosenki Because We Can. Utwór zapowiada ich najnowszy album What About Now, który w sklepach ukaże się 26 marca. W ramach trasy promującej krążek zespół pojawi się także w Polsce. 19 marca amerykańska grupa wystąpi na stadionie PGE Arena w Gdańsku. Psy zupełnie jak ludzie. Dzielą się na te, które nienawidzą zimy i te, które wprost uwielbiają bawić się na śniegu. A bawią się tak. I do zjazdów wcale niepotrzebne są im ani narty, ani sanki. SKTV News. Lana Del Rey nagrywa. Wokalistka rozpoczęła pracę nad nowym albumem. Po sukcesie krążka Born to Die artystka ponownie weszła do studia. Sesja nagraniowa odbywa się w amerykańskim mieście Santa Monica. Niestety na razie nie wiadomo, jaki tytuł będzie nosiła nowa płyta, ani kogo piosenkarka zaangażowała do współpracy. Ostatni album Lany Del Rey, reedycja Born to Die, ukazał się w listopadzie ubiegłego roku. Historyczny mecz polskiej reprezentacji. I wcale nie chodzi o wysoko wygrany pojedynek piłkarski z drużyną Rumunii. W ostatnią niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie odbył się pierwszy w historii pojedynek naszej reprezentacji w futbolu amerykańskim. Choć Polacy pokazali, że są już gotowi na międzynarodowe pojedynki, tym razem musieli jednak uznać wyższość utytułowanych Szwedów. Na meczu była także kamera SKTV, a relacje z tego wydarzenia zobaczycie już niedługo w weekendzie z Jankesem. To jest cały czas weekend z Jankesem w klimacie futbolu amerykańskiego. Jesteśmy na boisku, w hali. Słuchajcie, mam okazję kopnąć. Przepraszam, to gdzie mam kopnąć? Gdzie mam kopnąć? Co mam zrobić? Kopnąć tam między te dwie takie słupki, bramki, takie, no wiesz, no tu. Dobrze, okay. Proszę o doping, proszę o doping. Uwaga, Atlas Arena patrzy, ja kopię. Panie i panowie, dziewczynki, chłopcy! Skoki narciarskie to jeden z najpopularniejszych sportów w naszym kraju. Oczywiście uprawianych przed telewizorem. Są jednak tacy, którzy zamiast oglądać, wolą naprawdę sobie poskakać. Może nie wygląda to jak turniej czterech skoczni, ale zabawa jest pewnie równie wielka. Punkt K znajdował się na 25 metrze. Rekord skoczni 21 metrów. Gratulujemy. SKTV News. Justin Bieber w Polsce. Polscy fani wokalisty w końcu się doczekali. Idol nastolatek z całego świata wystąpi w naszym kraju 25 marca. Jest to prawdziwa niespodzianka, ponieważ początkowo Justin Bieber miał zagrać tego dnia w Lyonie. Jednak dzięki nieoczekiwanej zmianie planów piosenkarz zamiast we Francji zagra koncert w Łodzi. Koncert odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie, a początek show zaplanowano na 19.30. Alicia Keys na stanowisku dyrektora. Alicia Keys została ogłoszona nowym globalnym dyrektorem kreatywnym BlackBerry, kanadyjskiej firmy produkującej smartfony. Wokalistka będzie odpowiadała m.in. za twórczą realizację strategii reklamowej oraz za poziom artystyczny prowadzonej kampanii. Artystka nie jest pierwszą gwiazdą na takim stanowisku. Takie posunięcie marketingowe zastosowała m.in. już firma komputerowa Intel, angażując do pracy Will.i.ama z Black Eyed Peas.
Rosjanie w każdej sytuacji znajdą coś pozytywnego. Oto przykład. Jedno z rosyjskich miast nawiedziła powódź. A skoro jest woda, to czas na sporty wodne. Dawaj, Nikitos! Przynajmniej miał na sobie kamizelkę i kask. SK TV News. Justin Timberlake na rozdaniu nagród Grammy. Justin Timberlake zaśpiewa na 55. rozdaniu muzycznych nagród Grammy. Będzie to pierwszy od 4 lat występ piosenkarza na tej imprezie. Informacja została potwierdzona przez samego wokalistę. Gala odbędzie się 10 lutego w Los Angeles. Artysta pracuje obecnie nad swoim nowym albumem 2020 Experience, który w sklepach ukaże się 19 marca. Timbaland dołącza do Jay-Z. Na lifestyle'owym portalu Jay-Z Life and Times pojawiła się informacja, że Timbaland podpisał umowę z wytwórnią Roc Nation, należącą do rapera. Jay-Z i Timbaland od lat angażują się wspólnie w wiele muzycznych projektów. Ostatnio obydwoje współpracowali nad nowym singlem Justina Timberlake'a, Shouldn't I. Cezik powrócił. Autor jazzowej wersji Ona tańczy dla mnie i piosenki granej przyborami kuchennymi postanowił zabrać się za przeboje zagraniczne. Oto na przykład Pitbull przetłumaczony na język polski. Wiem, że ty chcesz mnie, wiesz, że ja cię chcę. Wiem, że ty chcesz mnie, wiesz, że ja cię chcę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Rumba, ona ma swoją rumbę. Jeśli tak, to jesteś sexy, sprawię ci przyjemność dziś. Ty masz takie duże usta, a więc dalej. Chyba lepiej jednak słuchać tego w oryginale. SK TV News. Kolejna gwiazda na Oscarach. Poza Adele i Norą Jones na uroczystości wręczenia Oscarów wystąpi słynna amerykańska wokalistka Barbara Streisand. Będzie to pierwszy występ gwiazdy na gali od 36 lat. Poprzednio zaśpiewała w 1977 roku wykonując piosenkę Evergreen z obrazu Narodziny Gwiazdy. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 24 lutego. Niesamowity wyczyn polskich internautów. Polscy internauci pobili chyba rekord dobroczynności. W zaledwie 8 godzin zebrali 127 tysięcy złotych na ratunek chorej dziewczynki. Problem 14-miesięcznej Julki zmagającej się z poważną wadą serca nagłośnił jej ojciec, który umieścił w sieci wzruszający filmik z prośbą o pomoc. Droga operacja zaplanowana była na 1 lutego, a nagranie pojawiło się w internecie 31 stycznia. A teraz zobaczcie niesamowite połączenie dubstep i stepowanie. Mogłoby się wydawać, że tego się po prostu nie da zrobić, a jednak zobaczcie. Chyba lepiej jednak słuchać tego w oryginale. A to było podsumowanie dnia w SK TV News. Adrian Harasim, do zobaczenia. SK TV News.